Przed wami szyderczy skrót filmu o nieudanej terapii seniora, który zamiast złożyć tylko skargę na lekarzy, idzie o 400 kroków dalej. I'd like to play a game. A teraz oskamujemy seryjnego mordercę. No, God, please, no! Gdzieś na dobrej Wiksie pan Puzel przechodzi rezonans, dowiadując się, że jest chory na raka i to takiego niezbyt miłego, bo lekarz daje mu górę kilka miesięcy życia, ale że akcja dzieje się między piłami 1 i 2, w pozostałych częściach będzie młodszy, więc to akurat super. Po czym papa przyuważa pielęgniarza, który sięga po nie swoje i już chwilę później typ budzi się jako postać z kreskówki, która właśnie zauważyła mega niuńkę. Auuuga! Słysząc z głośnika pana Jigsaw'a, który bardzo chciałby zagrać z nim w grę, polegającą na przeklikaniu pokrętła przez 5 pozycji w 60 sekund, z tym, że jednocześnie druty ciągną za kolejne palce. A i tutaj jest haczyk, bo z reguły zginają się w drugą stronę. A że tylko 3 świnki wychodzą na spacer, R2-D2 zasysa gałęź nieszczęśnika do śmietnika, ale okazuje się, że to tylko luźny pomysł, bo męska pielęgniarka rezygnuje z kradzieży, dostając pochwałę. A ja dzisiaj dostałem uśmiechniętą buźkę od psychopaty. A gdy pan John sprawdza w swoim testamencie, co dostanie, zupełnie przypadkiem wpada na znajomego z grupy wsparcia, który też był chory na raka, ale to było zanim poznał przełomową terapię doktora Petersena, do którego link zapisuje mu na serwetce. Czyli trzeba go ręcznie przepisać do przeglądarki i nie można bezpośrednio kliknąć? Za dużo zachodu. A więc dziadzia robi research, trafiając na film córki doktora, która twierdzi, że papi musi się ukrywać, bo korporacje farmaceutyczne go nienawidzą. Jeśli odkrył jeden dziwny sposób, jak pokonać nowotwór, to sam się o to prosi. Po czym zostawia wiadomość i niuńka, która nie zdążyła nawet zdjąć fartucha, wyjątkowo oferuje mu miejsce na terapii już za tydzień, ale w Meksyku, a nie w Norwegii, bo mają tam coraz większe trudności. No i nie mają tam sombrero, a to kluczowa część leczenia. Więc leci do kraju, gdzie wszystko jest zawsze żółte i odbiera go przemiły taksówkarz, który robi mu tournée po atrakcjach, ale nagle zostają zatrzymani przez typów grożących giwerami. Szybko da im po burrito, którzy po chwili też okazują się ekstremalnie mili i dowożą pacjenta do ośrodka, gdzie blondina, która nadal nie zmieniła fartucha i pewnie też gaci, oprowadza Kramera, przedstawiając mu ekipę i Parkera, innego pacjenta w trakcie terapii. Ufam ci, Jesus. A później stary pierdziel pomaga nawet chłopcowi naprawić scentrowane koło i się zakolegowują. Och, gdyby tylko smarkacz wiedział. Po czym papa przechodzi operację, podczas której musi być częściowo przytomny i niechciejąco zauważa, jak grzebią mu w bani. Ja przy operacji brzucha też się wybudzałem, żeby sprawdzać, czy mi tam petów nie zostawiają. To było na NFZ. A gdy się wybudza w powrocie króla, blonda stwierdzi, że wszystko poszło zajebongo, tylko zapomnieli wstawić z powrotem mózg, ale to szczegół. Więc Janek, ciesząc się życiem, siedzi w parku, rysując nowe potworne pułapki, którymi będzie torturował ludzi, żeby dać im szansę powrotu na dobrą drogę. Psychopaci zawsze mnie rozczulają. Po czym, obliczając sekretną lokalizację ośrodka stwierdzenia Pitagorasa, wraca tam z powrotem, żeby wręczyć tekle swojej opiekunce, ale miejsce wygląda na opuszczone i zdemolowane. Albo jak nazwaliby to Polacy, na szpital. A gdy odpala to samo wideo, które widział w czasie operacji i patrzy na odbicie swojego łba, uświadamia sobie, że został wychłany na cacy i w złości rozbija flaszkę tekli. No i teraz będę podwójnie smutny. Po czym wsiada do taksy typa, który go wiózł, prosząc o kurs do piekła, i ziobuś budzi się już jako Edward Scalpeloręki z wybuchowym interfejsem Predatora, a z sufitu tradycyjnie zjeżdża magnetowid z instrukcją do gry. Przynajmniej nie musi jej czytać. Z której wynika, że skoro z niego taki taksochirurg, to powinien traktować ładunki wybuchowe jako raka i wyciąć je ze swojego ciała, co pan Uber z przyjemnością robi, uchodząc z życiem, więc Kramer przynosi mu medpak i mówi, że wszystko będzie dobrze. Teraz musi mu dać 5 gwiazdek za przejazd. Po czym papa dzwoni do detektywa Hoffmana po pomoc w znalezieniu reszty z kamerów, a chwilę później jakiś typ ściąga niuńkę z imprezy do swojego auta, zaczynając usiłować. Która to randka? Ale zostaje nagle zdjęty, a niuńkę zabiera pan Świnka, który później zaczaja się na Mateo z elektrycznym pogrzebaczem i gazuje w sraczu opiekunkę Johna aż do odciny. Zaraz wysra silnik i tyle tego będzie. A gdy
pani doktor umawia kolejnych frajerów, licząc kasę chorych, łapiecie? Słyszy nagle dziwne dźwięki, więc sprawdza swój domek dla lalek, gdy świniak zrzuca jej na łeb telewizor, po czym blokuje jej merca, gdy Kramer ją usypia, a wieprzowiną okazuje się Amanda, ćpunka z pierwszej części, którą Kramer prawie zamordował, więc jej przeszło. I skamerzy trafiają do tajnego ośrodka, gdzie próbują przekonać pana Puzzla, że oni nic nie wiedzieli, a blondyna dalej kłamie, że to nie tak, ale przedstawiają jej dowody, że właśnie dokładnie tak. No i tu cię mają. Po czym odpalają pierwszą pułapkę dla Valentiny, której zadaniem jest odciąć sobie nogę piłką do glazury i wyssać z kości odpowiednią ilość szpiku do Jarko. Wydaje się łatwe, ale stres na egzaminach wszystko komplikuje. Co idzie jej dosyć oporowo, ale w końcu zaczyna doić udo jak krowę, odcinając sobie girę. Po czym zaczyna odsysać szpik, ale niestety czas się kończy i zostaje pozbawiona arbuza. Co ma ćwiartkę prawej nogi i leży bez głowy? No, ona. A gdy Janek przekonuje Amandę, że nawet blond menda zasługuje na drugą szansę, dzwoni jej telefon, więc łajdaki używają podwawelskiej od swojej tragicznie zmarłej koleżanki do przyciągnięcia go, ale Amanda razi blondi w połowie zdania. No już dałabyś jej zamówić tę pizzę. Po czym ośrodek odwiedza Parker, drąc ryja, że doktorowa jest mu winna kasę, więc odwracają jego uwagę dobrą świnią i ogłuszają, pozwalając mu oglądać, bo uznają, że też jest oszukanym pacjentem. Ale czy na pewno? A co ja, wróżka? I chwilę później wjeżdża pan Laleczka, dowożąc Mateo niezbędne przybory szkolne i narzędzia do operacji, podczas której musi wyciąć sobie kawałek mózgu i umieścić w enzymach, co mu się udaje. Z tym, że nie do końca. I jego twarz zamienia się w azteckiego tosta, po czym papi stwierdza, że czas uwolnić ich gościa i uruchamiają pułapkę dla Gabrieli, która zostaje rozciągnięta jak film Wegety na serial i naświetlana promieniowaniem. Bo ta piła jest sponsorowana przez Instytut Onkologii i musi się uwolnić z zacisków przy pomocy młota, więc najpierw uwalnia nogę, żeby uniknąć suszarki, ale o tym John też pomyślał i pupcia nadal zamienia się w ziemniaka w ognisku. Zaczynam powoli myśleć, że on nie jest tym dobry. A gdy się uwalnia, Parkiet grozi gospodarzom bronią i okazuje się, że tak naprawdę cały czas współpracował z blondyną, którą tłika. Przewidziałem to, widząc plakat. Po czym skuwają Puzzle i mimo, że Gabriela wygrała wolność, blondyna ją zabija i gospodarzom jest bardzo przykro. A miała już gotowy strój pizzy na Halloween. A gdy ci źli psychopaci już mają umieścić Puzzle i Amandę w ostatniej pułapce, zauważają na zewnątrz małolata, któremu pierdziel naprawił koło. O nie, znowu mu je scentrują. Więc blondyna ściąga go do ostatniej pułapki, żeby Johna bolało serduszko i chłopaki bawią się w najchujowszą huśtawkę świata, przyjmując do gęby hektolitry krwi. Nawet tampony im współczują. A w międzyczasie bydlaki idą na górę po forsę, którą ci dobrzy psychopaci im zabrali, ale gdy doktorowa łapie za torbę, uruchamia pułapkę niespodziankę i zostają zamknięci. Tego twistu spodziewali się tylko wszyscy. Gdy krwotok zostaje zatamowany i okazuje się, że Kramer prawie wszystko zaplanował, wiedząc, że Parker współpracował z blondyną i specjalnie zostawiając komórkę, żeby mogła do niego zadzwonić. Dobrze, że pracował w pizzerii. Po czym do pokoju zostaje wtłoczony trujący gaz i tylko jedno może wystawić łeb przez gumowy odbyt, więc blondyna zabija przyjaciela, ładując łeb w dziursko, a tamci wręczają małemu peso, odchodząc w stronę wschodzącego słońca. Mam się cieszyć? A w trakcie napisu w kultowym sraczu Puzzle dziękuje Hoffmanowi za pomoc przez cały film i znalezienie naganiacza z początku, któremu uruchamiają na bebechu spulchniacz sadła. To się nazywa zostać zaorany. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 7 na 10. A teraz obejrzyj kolejny szyderczy skrót przygotowany specjalnie dla ciebie. Bo inaczej zagramy w grę.